Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak często używamy czasownika Wechseln. Wechseln oznacza po prostu zmieniać, ale spójrzcie, jak często tego czasownika używamy w codziennych rozmowach. Bo co możemy zmieniać? Was können wir wechseln? Wir können die Schule, den Beruf, den Wohnsitz, die Adresse, die Branche, den Partner, den Namen wechseln, czyli możemy zmieniać swoje stanowisko, swój zawód, partnera, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, szkołę. Wir können auch den Arzt wechseln. Możemy także zmieniać lekarza. Co możemy jeszcze zmieniać? Ich muss bei meinem auto die Reifen wechseln. Muszę zmienić w moim samochodzie opony. Ich muss bei meinem auto die Reifen wechseln. Ach, meine kleidung ist schmutzig. Moje ubranie jest brudne. Ich muss. Meine kleidung wechseln. Muszę zmienić ubranie. Ich muss die Socken wechseln. Muszę zmienić skarpetki. Jemand ist verletzt. Ktoś jest ranny. Ach, er muss den Verband wechseln. On musi zmienić opatrunek. Er wechselt ganze Zeit das Thema. On zmienia cały czas temat. Er wechselt ganze Zeit das Thema. Kannst du ein einen 10 € in zwei 5er wechseln? Czy możesz mi rozmienić 10 euro, 10 euro na dwie piątki? Oda. Kannst du mir einen 10 € in Münzen wechseln? Czy możesz mi rozmienić 10 euro na monety? Jeżeli chodzi o wymienianie pieniędzy, to możemy również czasownika wechseln użyć przy wymienianiu jednej waluty na drugą. Na przykład: Ich muss Euro gegen Dollar wechseln, czyli muszę wymienić euro na dolary. Na ulicy możemy usłyszeć zdanie lub sami powiedzieć: Die Ampel wechselte von grün Auf Gelb, czyli sygnalizacja świetna zmieniła się z zielonego na żółte światło. No i w marcu, im März wechselt das Wetter. W marcu zmienia się pogoda, im März wechselt das Wetter. Jakie zdania ułożylibyście z czasownikiem wechsel? Piszcie koniecznie w komentarzach pod tym filmikiem. Do usłyszenia i zobaczenia!